zrobiłam sobie nowe tła. Będą nowe filmy na nowych tłach. I mam LED-a w kształcie mikrofonu. To nie jest plamnik, jakby ktoś miał wątpliwości. Tylko mikrofon. Nie chcę być taka wprost, ale jakbyście chcieli zamówić sobie takiego dla siebie, to link w opisie. Kochani, dzisiaj będziemy analizować, co czyni Freddiego Mercurego tak wyjątkową postacią. W sensie, dlaczego on jest taki super. I do tego posłuży mi film, którego już nie oglądałam, więc będzie reakcja. Ale mam kilka punktów w głowie, takich przemyślanych, co bym chciała powiedzieć. Dlaczego Freddie Mercury jest tak wybitny? I dlaczego jest legendą, a nie tylko po prostu świetnym wokalistą. Do tego posłuży mi film z YouTube'a Freddie Mercury Best Live Vocals. I tych punktów moich, które wymyśliłam, będę wyszukiwać. I nie wzięłam słuchawek. Okej. To jak już jesteśmy przy tym, to zacznę od tego, że Freddie był w stanie bardzo długo utrzymywać bardzo wysokie napięcie w swoim ciele, w swoim głosie. I to jest taka umiejętność trochę intuicyjna. W sensie może się tego nauczyć, ale on po prostu tak robił, tak po prostu umiał, że nie tracił dużo napięcia. Jak już coś zbudował, to był w stanie coś doprowadzić do końca i publiczność reagowała adekwatnie. Czyli cały czas jest wysokie ciśnienie, cały czas jest wysokie napięcie. I to jest i w jego ciele, i też w emocjach, jego w głosie i w publiczności. Super. Rzecz, którą chcę powiedzieć, to jego takie zróżnicowanie brzmieniowe w ogóle w głosie. Przed chwilą w tym takim pierwszym klipie było dużo rockowego takiego brzmienia z takim delikatnym distortion, tak zwany grit, można powiedzieć. Takie ostre, surowe brzmienie. Teraz mamy bardziej okrągłe. Freddie czerpał bardzo dużo z różnych stylów i łączył je w taki niecodzienny sposób. To bardzo wyróżniało jego muzykę. Tutaj słyszymy dużo inspiracji z techniki klasycznej. Bardzo okrągłe samogłoski, bardzo dużo takiego otwartego brzmienia. Także to jest jakby kolejna rzecz. Okej, to jest super słodki i miękki. Tak. I teraz przechodzi do ostrego dźwięku z przodu tutaj w rezonansie nosowym. Bardzo fajnie. Teraz te same dźwięki są bardziej okrągłe w środku. Dużo potrafił przechodzić na zasadzie zmiana koloru w trakcie trwania dźwięku. Okej, tutaj słyszymy to i wiemy, że to nie były te dźwięki, które były w studyjnym nagraniu. Natomiast nie mamy takiego odczucia, że on nie mógł tego zrobić, tylko mamy takie odczucie, że on chciał zrobić tak, jak zrobił. Tak naprawdę nigdy do końca się nie dowiemy, jak to było tak na serio, ale z jego performance'u płynie taka pewność siebie, taka charyzma, że mamy wrażenie, że on robi wszystko specjalnie. I to jest jakby super trik. Dla wszystkich, którzy też występują, jak się zdradzisz miną, no to już po tobie. Jak się nie zdradzisz miną, to nikt nie będzie wiedział, że się pomyliłeś. Albo że na przykład w ostatniej chwili zmieniłeś zdanie, bo stwierdziłeś, jednak nie dam rady. Nice. Słyszycie tę różnicę? Przed chwilą było super ostro, dużo tego brzmienia z przodu. Takiego maskowego. Okej. Znowu tu wchodzi. Okej, teraz w środku.
super. Okej, okej. Tutaj jest bardzo fajny przykład jego szybkiego vibrato, które było naprawdę nadzwyczajne. Gdzieś czytałam takie badania na temat jego głosu i on też się na ten temat opowiadał, że od tego vibrato za bardzo nie lubił swojego, bo ono było dosyć szybkie, bardzo charakterystyczne na zasadzie... niektórzy mogą powiedzieć, że takie przypomina jakby kozę, w sensie takie kozie vibrato, jest taki termin niezbyt przyjemny, ale właśnie chodzi o takie super szybkie, specyficzne vibrato i on to miał i teraz trochę się cofniemy. Słyszymy? Było takie la, tak? To nie było a, takie vibrato, tylko a, a. Ja muszę jakoś coś zrobić, w sensie, żeby uzyskać taki efekt takiego szybkiego vibrato, muszę sobie pomóc i coś ściaśnić. To nie jest dla mnie wygodne, to nie jest relaksujące. Moje naturalne vibrato jest trochę wolniejsze. Jego naturalne vibrato, czyli to, które on puszczał, bo to nigdy nie chodzi o to, żeby to vibrato trzymać. Vibrato polega na puszczeniu, jakby to jest kwintesencja robienia vibrato. Trzeba puścić. Więc to jego puszczone naturalne vibrato było po prostu szybsze. Częstotliwość była wyższa tej fali. O! Ja tak bardzo właśnie lubię tą taką wersję z oddechem. Okej. Nie możemy zapomnieć o jego niesamowitej skali, która była naprawdę duża, podobno około 4 oktaw, takich, w których jego głos był pod totalną kontrolą. W sensie to nie jest tak, że on miał tylko skalę typu, że mógł się drzeć. Czekajcie, bo się zasłuchałam. Muszę zatrzymać. To nie chodzi o to, że on miał tylko skalę, bo tacy wokaliści też są, że mają tylko skalę, ale to brzmienie w tej skali nie jest pod ich kontrolą. W sensie niby umieją śpiewać niskie i wysokie dźwięki, natomiast w obrębie tej skali nie mają zbyt dużego wyboru na temat tego, jakie te dźwięki będą, jakiego to będzie koloru, jakiej to będzie głośności. Natomiast to, co jakby wyróżniało Frediego, to to, że w tej całej wielkiej skali te dźwięki mogą być miękkie, ostre, ciche, głośne, operowe, beltowe, rockowe. Każde inne, które tam sobie chciał mieć, to miał generalnie. Uj, to piano, harmonia. Czekajcie, chwila. Trzeba to zanalizować. Kiedy poszedł na górę, automatycznie jego cała buzia zrobiła to. W sensie, nie możesz wysokiego dźwięku śpiewać w ten sposób. Będzie on zamknięty. Dopiero kiedy otworzysz, dopiero w tym momencie on się z ciebie wydobędzie. Tutaj Freddy na górze dodał jeszcze distortion. On miał distortion takiego rodzaju, że ono było prawdopodobnie, tak mówią różni wokolodzy, którzy badali nagrania przedśmiertne. Mówią, że jego distortion brało się z rzekomych fałdów głosowych, czyli tuż nad krtanią było zdrowe, nie było tam żadnego zacisku na krtanie. Więc na górze dokłada distortion, otwiera super buzię i teraz zobaczcie, jak on tą buzię swobodnie zamyka, ale nie typu na siłę, kiedy schodzi w dół, tylko po prostu jego ciało przestaje wymagać takiego otwarcia. Więc on się poddaje swojemu ciału i po prostu adaptuje swoje ciało do każdego kolejnego dźwięku. Jeszcze raz ten riff posłuchamy i zobaczcie, co się dzieje z jego buzią i jak po prostu jego ciało przystosowuje się do tego, co śpiewa. Somebody love. Widzimy? Zszedł i już nie musiał trzymać. W ogóle to, że on za każdym razem, kiedy idzie na górę, otwiera buzię,
super. To jest, nie wiem, czy on, czy to jest jego jakaś super intuicja, ale robi to dobrze. Widzicie? Aha! I jeszcze bardzo ciekawa sprawa, że w zależności od tego, jakie brzmienie Freddy chce uzyskać, otwiera buzię w innym kierunku. I to jakby nie jest jakaś wow, tajemna wielka wiedza. W sensie, jeżeli chcemy mieć brzmienie bardziej z przodu, bardziej rockowe albo popowe, albo takie, wiecie, bardzo współczesne, otwieramy górną część buzi. W sensie, możemy pokazać zęby. To bardzo często już robił Michael Jackson. W sensie, tak, jakby uruchamiamy rezonator nosowy. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać brzmienie pełniejsze i takie bardziej klasyczne, otwieramy, no teraz przesadziłam, nie? Ale otwieramy w dół po prostu tą żuchwę. I teraz Freddy sobie ewidentnie pomaga za każdym razem, kiedy idzie na górę. Raz pomaga sobie górną wargą, a raz całą żuchwą. Super. Widzicie? I just need to get out of this prison cell. I teraz prison będzie zaśpiewane w środku jego buzi. W sensie to będzie neutralny dźwięk, neutralny stylistycznie. Tam nie będzie zbytnio jakby wypychania w którymś kierunku. Nie będzie jakiejś skrajności. Prison cell i na cell ten dźwięk przesunie się bardzo do przodu. Dlaczego? Usta. Patrzcie i słuchajcie. Trzyma tutaj. Tak, teraz jest miękki dźwięk, neutralny i ta górna warga nie jest tak potrzebna. Okej, okay. Chcę jeszcze powiedzieć małą taką drobną rzecz, bardzo oczywistą, ale jego charyzma, ta taka wielka magnetyczność, którą on miał w sobie na scenie, to jest niezapomniane. Tutaj mamy połączenie obu otwarć jednocześnie i uzyskujemy brzmienie okrągłe i tak jakby trochę klasyczne, ale nadal brzmiące z przodu. To nie jest o takie zwykłe, tylko to jest a. Spójrzcie na jego usta, co on robi i jak to jego brzmienie się kształtuje dzięki jego ustom. Tutaj jakby obserwuję dużo intuicji takiej, bardzo fajnej. W sensie, Freddy pozwala sobie samemu na takie świadome manipulowanie brzmieniem swojego głosu poprzez zmiany, różne zmiany w obrębie traktu wokalnego. Tutaj się dużo dzieje, właśnie dlatego mamy dużo kolorów w głosie. Jeżeli śpiewasz wszystko w taki sam sposób, twoja buzia jest zawsze neutralna, albo zawsze uśmiechnięta, albo zawsze ma wyraz rozpaczy i boleści, to twój kolor głosu będzie przeważnie taki sam zawsze, nie będzie nic nowego. Ale uwaga, też nie może być tak, że twój głos będzie uzależniony od mimiki twarzy, w sensie, że nie będziesz w stanie zaśpiewać jakiegoś dźwięku w ogóle, jeżeli nie zrobisz jakiejś miny. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że jeżeli chcesz manipulować brzmieniem swojego głosu i chcesz uzyskiwać różne kolory, różne barwy, tak, w obrębie tego, co już umiesz zrobić neutralnie, to właśnie mimika i w ogóle kształt tutaj buzia, żuchwa, język, usta, takie myślenie o tym, gdzie ten głos chcesz przesunąć, bardzo pomaga w kształtowaniu brzmienia. I Freddy to robi świetnie. Nie wiem, czy to jest czysto intuicyjne, czy to jest w jakiś sposób wyuczone. Mam wrażenie, że to jest intuicyjne, że on po prostu tak czuł i tak zrobił i dlatego to miało taki naturalny efekt. Także jeszcze raz zaobserwujcie, jak on łączy obniżanie tutaj, zaokrąglanie żuchwy plus podnoszenie górnej wargi, żeby uzyskać miks, użyję takiego fancy terminu, chiaroscuro, włoska szkoła taka klasyczna, czyli idealne połączenie
ciemnej i jasnej barwy w głosie. Ciemność, czyli o, zaokrąglenie, plus jasność, tak? I teraz razem, Dobrze, to brzmi teraz trochę głupio, nie? Ale jak Freddy śpiewa, to nie brzmi głupio. Więc obserwujemy i słuchamy. O, widzimy? Na finger trochę pozwolił sobie na rozszerzenie. O! Super. Okej, ja uwielbiam właśnie te momenty najbardziej. Okej, to co chciałam powiedzieć o tych momentach takich słodkich, takich miękkich. To właśnie je najbardziej lubię, dlatego że mam wrażenie, że one wtedy pokazują najwięcej z duszy i z serca Freddiego. Teraz mam jeszcze jedną taką uwagę, bo te wszystkie występy live, albo większość z nich, zdecydowana większość, to były występy z takim mocnym wokalem. W sensie w porównaniu do nagrań studyjnych, Freddy na scenie to jest belt, to jest distortion, to jest generalnie forte. Czasami się zdarzały piosenki, gdzie było miękko, ale generalna większość to są jednak ostre brzmienia. Natomiast wersje studyjne były często lżej zaśpiewane, były często lepiej zmiksowane, w sensie technicznie mówię o miksie. Na nagraniach live było dużo kolorów, nie było one tak płynnie połączone jednak. Natomiast na tych nagraniach studyjnych słyszymy bardzo dobry miks, dużo więcej swobody takiej, lekkości w głosie. I zastanawiam się to, dlatego że przygotowując ten film właśnie na to zwróciłam uwagę, że te nagrania studyjne były słodsze, tak jakby, mniej agresywne, natomiast większość live'ów była ostrzejsza. I teraz może to wynikać, i myślę, że to jest najbardziej to, z jego wielkiego angażu emocjonalnego podczas występów live. Kiedy wchodzisz do studia, to jesteś bardzo często sam albo z jakimiś tam kilkoma osobami i ta energia, która powstaje naturalnie na scenie między wokalistą a publicznością, tego nie ma w studio. Miałam kiedyś taką sytuację. Brałam udział w nagrywaniu płyty z chórem podczas koncertu live. Miała być płyta gospelowa z koncertu. Miałam tam swoje solo. I oczywiście, no nigdy nie jest idealnie, więc ja tego słucham, mówię... chcę to powtórzyć. W sensie chcę pójść do studia, nagrać to solo jeszcze raz i potem podmienimy tą wersję. Chór zostanie, a ja tam będę miała inne solo. Nagraliśmy to solo, po czym dyrygentka mówi, wiesz co Gosia, nie pozwalam ci na to, dlatego że ta energia, którą miałaś w głosie, w tym performensie, podczas interakcji z ludźmi i jakby ta energia, która jest nie do zastąpienia nigdy, sprawiła, że to nagranie studyjne, mimo że lepsze jakościowo, było gorsze pod względem energii, emocji, feelingu, wszystkiego takiego, co się właśnie dzieje naturalnie na scenie. Wtedy zrozumiałam właśnie tą rzecz, że tak po prostu jest i myślę, że Freddy też tak trochę miał. W sensie, że on się bardzo angażował do tego stopnia, że w jakiś sposób może czasami aż tracił kontrolę nad na przykład dynamiką i po prostu bardzo chciał dać dużo. I dlatego może te wszystkie nagrania live są po prostu na wyższym poziomie energetycznym, głośniejsze, mniej w nich miksu, a więcej po prostu full rejestru piersiowego, czasami przeciągania rejestru piersiowego, dużo distortion, dużo beltu takiego, wiecie, ostry dźwięk. Natomiast w studio prawdopodobnie miał większy chill, mógł się tak jakby skupić na tym, co chce zrobić faktycznie i co chce pokazać wokalnie i pokazywał o wiele więcej technicznie na nagraniach studyjnych niż na nagraniach live. Natomiast co sprawia, że jest właśnie legendą, to nie te nagrania studyjne. To właśnie te live'y, podczas których jakby dawał wszystko i jakby pokazywał całe serce i właśnie ten magnetyzm i ta charyzma. Oglądałam też, przygotowując ten film, kilka wywiadów z osobami, które znały Freddiego i się o nim wypowiadały. I w jednym z wywiadów ktoś powiedział o tym, że pewnego dnia Freddy siedział w kawiarni i powiedział, nie będę gwiazdą rocka, czy tam popu.
będę legendą. I myślę, że z jednej strony ta jego determinacja i to przekonanie o swoim przeznaczeniu, a z drugiej strony właśnie to, że on wychodził na scenę wiedząc, po co tam idzie. I nie wychodził na scenę tylko odśpiewać, nie wychodził na scenę tylko dać koncert. On wychodził po prostu dając swoje serce za każdym razem i myślę, że tym zdobył nasze serca. To było długie. Co myślicie o takiej formie filmu? Że przygotowuję wcześniej coś? Bo fakt jest taki, że bardzo często filmy tutaj to są reakcje, bo chcecie widzieć reakcje, więc ja reaguję, natomiast wcześniej nic nie jest za bardzo przygotowane. A teraz się przygotowałam, miałam notatki. Tylko, że tego filmu nie słuchałam. Nieważne, co myślicie? To jest moje pytanie zasadnicze. A gdyby ktoś był zainteresowany tym, co mówiłam podczas filmu, czyli typu belt, przyciągnięcie klatki, mix i takie inne rzeczy, no to chodzi o technikę wokalną, moi drodzy, i emisję głosu, czyli to, w jaki sposób produkujesz swoje dźwięki fizycznie i czy to jest poprawne, czy nie. I czy możesz wydobyć ze swojego głosu więcej. I odpowiedź jest tak, zawsze możesz. Ale jak chcesz wiedzieć jak, no to zapraszam w trzy miejsca. Pierwsze z nich, moja strona www.gosiazacala.com i tam jest poradnik PDF 10 błędów, które popełniasz podczas śpiewania do pobrania za darmo. Jak już pobierzesz i dasz mi swojego maila, bo to jest jakby ten deal, przeczytaj, wykoncypuj, co tam robisz źle w swoim głosie, i z tą wiedzą pójdź do drugiego punktu programu, czyli na grupę na Facebooku, na której są instruktorzy z ćwiczeniami. Mówię tam na tych instruktorzach, dla kogo jest to ćwiczenie, więc na pewno Ci się to przyda. Jest pianinko do pobrania, możesz sobie ćwiczyć ze mną i z pianinkiem. Są live'y w każdy poniedziałek o 21:00, możesz zadać swoje pytanie. I na tych live'ach jest też analiza głosów patronów, więc jak ktoś chce wiedzieć jeszcze więcej, jeszcze bardziej personalnie, to zapraszam właśnie na Patronite. Tam już za 20 zł w tym progu taka analiza Cię czeka. Tymczasem dziękuję za Wasz czas, trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa, pa!